mam nadzieję, że nie słyszę krów. Jak słyszę krowy, to znaczy, że uciekły. Już w technikum cały czas była ta myśl o bliskości z tą naturą. Zawsze chciałem być weterynarzem. Generalnie był krótki moment w podstawówce, kiedy chciałem być archeologiem, ale potem mi przeszło. Jednak stwierdziłem, że wolę żywe zwierzęta. To, co jest na wsi, a czego nie ma w mieście, to jest spokój. Jest ta cisza, jest ta możliwość bycia samym ze sobą. To, co mnie najbardziej wiąże z tym miejscem, to jest już to, co tu wniosłem. Te łąki, które doprowadziłem do fajnego stanu. Moje żywopłoty, które wszędzie sadzę dookoła i które wymagają lat. To bydło, które się tu pasie na tych pastwiskach, ta przyroda, którą tu już poznałem od podszewki. Lubię generalnie to uczucie, gdy widzę świnię, która biega po łące w kółko, podskakując, wyrzucając wszystkie cztery nóżki do góry, macha swoim ogonkiem i kwiczy z radości, bo jest jej dobrze. Marcin jest skrajnym ekologiem, ja mam bardziej takie, powiedziałbym, liberalne do tego podejście. No, zawsze są jakieś spięcia. Wielu ludziom w mieście się wydaje, że to jest sielanka na wsi. To jest naprawdę ciężka praca, często po kilkanaście godzin na dobę. To jest tak na dobrą sprawę, człowiek cały czas jest w pracy. Jakie bywają kłopoty? Kiedyś mnie maciora ugryzła. Prawda? Jedzenie na pewno łączy. Ja na przykład uwielbiam usiąść przy stole z rodziną, tak? I zjeść z nimi wspólnie obiad. Lubię ten rytuał. Zawsze tak było u nas w domu, że siadaliśmy przy stole i jedliśmy wspólnie. Telewizor musiał być wyłączony, radio też, a mi zabraniano gadać.